Tak, tak, powiem na następnym wykładzie, dlaczego pastor Adam podniósł mi ciśnienie, które i tak już jest dosyć wysokie, bo jestem z żoną tutaj. A ona zawsze podnosi mi ciśnienie. Jest moją kofeiną. Tak, dziękuję, Arku, wybrnąłem, pozwoliłeś mi wybrnąć. Ale słuchajcie, ja jak wyjeżdżam bez żony, nieraz sobie wyjeżdżam bez żony i myślę sobie, super, będzie spokojny wieczór. I przychodzi wieczór, a ja sobie myślę, szkoda, że nie ma Izy. Wczoraj zacząłem od pytania i dzisiaj też chciałbym zacząć od pytania zupełnie innego. Ale najpierw muszę się wytłumaczyć. Jestem pastorem w kościele niecharyzmatycznym. Chociaż nie wszyscy są doskonali, a dwuskok charyzmatyczny jest częścią mojego życia. Miałem przywilej chodzić za to do seminarium zielonoświątkowego i pierwszego dnia, gdy rozpoczęły się zajęcia w seminarium, było nas dwóch, którzy nie zostali ochrzczeni Duchem Świętym. A drugiego dnia seminarium został tylko jeden. To byłem ja. I choć w budynku seminaryjnym, w którym zbierało się kilka różnych kościołów różnej maści, moi przyjaciele na ostatnim piętrze jednego budynku modlili się o chrzest Duchu Świętym nade mną, a w drugim skrzydle na samym parterze inny kościół prowadził nabożeństwo, to oni tak gorliwie się o mnie modlili, że tutaj nie mogli prowadzić nabożeństwa, bo im hałas przeszkadzał. I nic się nie działo. Ale dzisiaj chcę zadać wam pytanie, na które nie będę prosił, żebyście podnieśli rękę, żeby mi odpowiedzieć, ale chciałbym wam zadać pytanie, czy jesteś ochrzczony Duchem Świętym? To ważne pytanie. Takie pytanie wiele lat temu ktoś mi zadał, a że ja z niejednego pieca chrześcijańskiego chleb jadłem, to wiedziałem, jaka odpowiedź pytającego mnie usatysfakcjonuje. Wiedziałem, z jakiego jest kościoła, zadał mi pytanie, czy jesteś ochrzczony Duchem Świętym, więc na jednym oddechu powiedziałem tak, oczywiście, że jestem ochrzczony, stało się to 22 czerwca roku pańskiego 1988 o 2 w nocy i zamanifestowało się halleluja mówieniem innymi językami. I byłem pewien, że ta odpowiedź moja usatysfakcjonowała osobę, która mi to pytanie zadała, ale on jeszcze raz spojrzał na mnie i powiedział, ale ja nie pytam się ciebie, czy ty byłeś ochrzczony Duchem Świętym. Ja się pytam ciebie, czy ty dzisiaj jesteś ochrzczony Duchem Świętym. A potem zaczął wyjaśniać, o co w tym wszystkim chodzi. I podał mi przykład, który prawdopodobnie znacie. Skąd się wzięło słowo chrzest? Ono wzięło się między innymi z farbiarstwa. Pewnie słyszeliście o tym. Przynajmniej kaznodzieje słyszeli. Że farbiarz, który miał czyste, nieskażone jeszcze płótno, a chciał je zafarbować na jakiś kolor. Zanurzał to płótno w farbie, trzymał długo, dokładnie, aż ta tkanina zaabsorbowała, nasiąknięta została, nasyciła się tym barwnikiem. Później on wyjmował tę tkaninę, doszukiwał się w niej najgłębiej wtkanej do środka nitki, po czym tę nitkę rozrywał, jeśli się okazało, że ta nitka tak głęboko utkana w tej tkaninie i rozerwana ma w środku taką barwę jak farba, w której ta tkanina została zanurzona, to wtedy mówił, że ona jest ochrzczona, inaczej mówiąc nasiąknięta tą farbą. W takim razie, gdy ten człowiek mi to wytłumaczył, to jego pytanie zabrzmiało do mnie, czy ja dzisiaj jestem tak przesiąknięty Duchem Świętym, żeby gdyby ktoś mnie rozrywał na strzępy, to w środku będzie widoczna barwa Ducha Świętego. I na tak zadane pytanie odpowiedź nie mogłaby brzmieć, stało się to 22 czerwca roku pańskiego 88 i tak dalej. Bo to pytanie, w tym pytaniu zupełnie chodzi o coś innego, zupełnie chodzi o coś innego. Pytanie więc, czy jesteś ochrzczony Duchem Świętym dzisiaj? Znaczy, czy jesteś tak przesiąknięty Bożą obecnością Bożego Świętego Ducha w twoim życiu, że gdyby nawet, tak jak mówiłem, rozdzierano ciebie na części, to ciągle barwa Ducha Świętego będzie widoczna. Ochrzczony Duchem Świętym, nasączony Bożą obecnością. Chciałbym, byśmy teraz przez chwilę prześledzili Boże Słowo,
by znaleźć dla siebie indywidualnie odpowiedź na pytanie, czy dzisiaj jestem przesiąknięty Duchem Świętym. Będziemy czytać z Dziejów Apostolskich, zacznę od 4 rozdziału, wiersza 31, potem będę przeskakiwał, nawet nie będę podawał referencji, musicie zaufać mi, że to, co będę czytał, jest z Bożego Słowa. Myślę, że to jest niezwykle ważne pytanie na dzisiaj, bo dzisiaj ten świat potrzebuje ludzi, którzy są przesiąknięci Duchem Świętym. Nie zmieni świat religijny człowiek, ale człowiek przesiąknięty Duchem Świętym będzie Bożym narzędziem do zmienienia tego świata. Nie stanie się nic, Boże Słowo mówi o tym wyraźnie, że rzeczy dobre na tym świecie nie dzieją się dzięki mocy ani dzięki sile, ale dzieją się dzięki Bożemu Świętemu Duchowi. Stąd takie pytanie skierowane do nas jest pytaniem zasadnym i powinniśmy to pytanie zadawać sobie niemalże codziennie, a może codziennie, każdego dnia naszego życia. W Dziejach Apostolskich czytamy takie niezwykłe zdanie. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Lubię ten fragment. Chciałbym być w tym miejscu. Chciałbym być w tym miejscu, gdzie Duch Święty przychodzi z taką obecnością, która sprawia trzęsienie ziemi, która porusza niebo i porusza ziemię, ale przede wszystkim porusza ludzkie serca. Ale coś się stało, na tym się nie zakończyło, bo gdybyśmy czytali następne wiersze, następne rozdziały, które miały miejsce po tym wydarzeniu, zobaczymy, jaki efekt przyniósł Duch Święty, który nie tylko potrząsnął ziemią, ale wypełnił ich serca, stał się integralną częścią ich życia, a może odwrotnie, może oni stali się integralną częścią działania Bożego Świętego Ducha. Przyjrzyjmy się efektom napełnienia Ducha Świętego, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dzisiaj rzeczywiście jestem przesiąknięty Duchem Świętym. Posłuchajcie pierwszy fragment. Zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Pierwszym znakiem w tej właśnie historii, że zostali napełnieni Duchem Świętym, pierwszym znakiem była odwaga w głoszeniu Bożego Słowa. Była odwaga w głoszeniu Bożego Słowa. Odwaga w głoszeniu Słowa Bożego ma dwa aspekty, które idą ze sobą nierozerwalnie. Pierwszy aspekt to werbalne wypowiadanie tegoż słowa. A drugi aspekt głoszenia Bożego Słowa to styl życia oparty na Bożym Słowie. Na głoszenie Bożego Słowa składają się dwa elementy. Element werbalny, kiedy ja wypowiadam Boże Słowo i mój styl życia, który także jest głoszeniem Bożego Słowa i te dwa sposoby głoszenia Bożego Słowa muszą iść równolegle, bo zbyt często do mojego życia są kierowane słowa, nie słyszę, co do mnie mówisz, bo widzę to, jak żyjesz. Drodzy, mamy mówić Boże Słowo ustami i mamy głosić Boże Słowo naszymi czynami. To musi iść w parze. Głoszenie Bożego Słowa to są nasze codzienne wybory. To są nasze codzienne decyzje. To jest postawa przejrzystości, uczciwości. W swoim kościele mówię tak, gdy jest klasówka i wiesz, że nie do końca wiesz i masz okazję ściągnąć, a nie czynisz tego, to głosisz Boże Słowo. W swoim kościele mówię też tak, jeśli robisz interes i wiesz, że gdy lekko naciągniesz, będziesz miał większy przychód, a tego nie robisz, to głosisz Boże Słowo. I czasami ono jest bardziej słyszalne niż to wypowiedziane. Pamiętam sytuację, gdy byłem pastorem w Ciechanowie. To jest taki tekst natchniony u mnie w kościele. Gdy byłem pastorem w Ciechanowie, potrzebowałem kupić blachę. To były te czasy, że żeby kupić blachę, trzeba było mieć specjalne jakieś pozwolenie czy coś w tym rodzaju, bo to były takie czasy kryzysu. I mogłem kupić, bo mój kumpel był właścicielem sklepu i powiedział do mnie, słuchaj, sprzedam ci, musimy tylko tu zrobić taki mały myk. I ja mu powiedziałem, ale ja tak nie chcę, ja potrzebuję uczciwie. On mówi, to nie będzie blachy. Ja mówię, no to ją nie kupię. I po paru dniach mi powiedział, że gdybym tego wtedy nie zrobił, to nigdy by mi nie zaufał. Ponieważ głoszenie Bożego Słowa to są werbalne wypowiedzi i styl naszego życia.
Pamiętam, za moich czasów młodych, to było stosunkowo niedawno, opowiadało się taką historię o chłopaku. To były te czasy, kiedy służba w armii była przymusowa jeszcze. Na 2 lata czy na 3 lata się szło. Pamiętam, w jednym kościele opowiadało się taką historię o chłopaku z tego kościoła, który został właśnie wezwany, zaczął służyć w armii i on był nawróconym, wierzącym, chrześcijaninem był. Wrócił z wojska na przepustkę do kościoła i pastor mówi: no co tam, pewnie masz ciężko, ludzie cię prześladują pewnie za wiarę. Mówi pastorze: chwała Bogu, jeszcze nikt się nie dowiedział, że jestem chrześcijaninem. Pamiętam historię mojego przyjaciela, zdaje się, że wczoraj dla pastorów opowiadałem tę historię. Mój kolega, który wcześniej był narkomanem, ale spotkał Jezusa i Jezus zmienił jego życie, został sanitariuszem w szpitalu. I któregoś dnia, to był drugi dzień jego pracy, jak mi odpowiadał, podszedł do niego jakiś pacjent, czy on przechodził koło łóżka jakiegoś pacjenta i pacjent go chwycił za rękę i zaczął poruszać, mówi: powiedz mi, jaka jest twoja tajemnica, powiedz mi, jaka jest twoja tajemnica, bo ty jesteś inny od wszystkich sanitariuszy, ty się uśmiechasz i jesteś uczynny. I powiedział tajemnicę, o której dzisiaj mówił pastor Paweł. Tajemnica to wielka, Chrystus w nas, nadzieja chwały. Pierwszym więc znakiem przesiąknięcia Bożego Słowa jest odwaga w głoszeniu Bożego Słowa słowem i czynem. Posłuchajmy drugi znak. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Dla mnie osobiście kolejnym znakiem tego, że jestem przesiąknięty Duchem Świętym, jest niezwykła jedność między wierzącymi ludźmi. Jedność między wierzącymi ludźmi jest znakiem napełnienia, nasiąknięcia, przesiąknięcia Duchem Świętym. To niezwykle ważny znak. Jego waga jest często niedoceniana, ale to jest znak potężny. Jezus mówił wyraźnie o wadze i znaczeniu tego znaku. Posłuchajcie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli co? Miłość wzajemną mieć będziecie, a ta miłość jest możliwa przez Ducha Świętego. O tym mówi Biblia wyraźnie, bo ta miłość Boża jest rozlana w nas przez Ducha Świętego. To jest miłość, która jest spójnią doskonałości, spójnią jedności. Jest dla niewierzącego świata znakiem naszej przynależności do Chrystusa. Pamiętam w książce pod tytułem Jak pokochać swój własny Kościół. Tytuł jest polski, ale prawdziwy tytuł tej książki brzmi Budowanie z bananów. Autor tej książki zatytułował tę książkę właśnie Budowanie z bananów, dlatego że kiedyś przechodząc koło budowli podsłuchał rozmowę majstra z robotnikami. Majster wziął cegły i powiedział, spojrzał na cegły, które były przywiezione na budowę, powiedział: te cegły wyglądają jak banany, jak z tego można było wybudować jakąś równą ścianę i piękny, mocny dom. I okazało się, że dało się. Trzeba było po prostu dać więcej zaprawy, więcej cementu, więcej miłości między nami musi być, bo każdy z nas, jak tu siedzi, jest bananem powykrzywianym na różne sposoby. Dziękuję bardzo. Czuję się dowartościowany. Przystojny jestem. Przystojność tyle pana. Wczoraj także mówiłem na spotkaniu pastorów. Ja boleję nad tym, że chrześcijański świat jest w pewnym sensie podzielony, ale kiedyś usłyszałem dwie historie. Czy wiecie, jakie są dwa sposoby, żeby chrześcijanie kiedyś byli razem ze sobą? Są dwa sposoby. Jeden jest naturalny, drugi jest ponadnaturalny. Naturalny to jest wtedy, kiedy Pan Bóg zadziała, a ponadnaturalny to jak się wierzący ze sobą dogadają. Ktoś też powiedział, że patrząc na dzisiejszy chrześcijański świat, to wyglądamy jak kaczki, które pływają w stawie, który jest podzielony płotami, takim ogrodzeniem. I każdy, kaczki w różnych grupach pływają właśnie tylko w tym swoim ogrodzeniu. I ktoś zadał pytanie, co się musi stać, żeby te kaczki wreszcie mogły razem pływać. I są dwa sposoby. Albo ktoś przyjdzie i płoty rozbierze,
trudno mi w to uwierzyć, albo poziom wody się podniesie. I my czekamy na podniesienie poziomu wody. Duch Święty przyjdzie i wszystko zmieni. Kochani, jedność wierzących jest szczególnie znienawidzona przez szatana. A wiecie dlaczego? Ponieważ jedność Kościoła jest warunkiem, by pogrążony świat uwierzył, że Jezus jest posłanym przez Boga Zbawicielem. Bo przecież Jezus powiedział w modlitwie arcykapłańskiej: Ojcze, proszę Cię, żeby oni byli jedno między sobą, bo wtedy świat pozna, że Ty mnie posłałeś. Stąd też diabeł nie jest zainteresowany relacjami między nami, wspólnotą, jednością, koinonią, jak wczoraj mówiłem na spotkaniu dla pastorów. Nie jest zainteresowany, bo gdy mu się uda włożyć swoje brudne paznokcie, to wtedy świat nie pozna, że Jezus jest posłanym przez Boga Mesjaszem. Bo jedność Kościoła nie jest jednością za wszelką cenę. Jedność Kościoła jest jednością na podstawie krwi Jezusa Chrystusa, a to nie jest wszelka cena, to jest najwyższa cena. Posłuchajcie, co mówi Biblia w liście Judy. W czasach ostatecznych wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Bo znakiem pełni Ducha Świętego jest niezwykła jedność między osobami wierzącymi. Ona nie rodzi się, ona nam jest dana, ale dzięki temu, że jesteśmy ze sobą nawzajem, możemy zobaczyć, jak pięknie się uzupełniamy. Wczoraj także dla pastorów mówiłem, recytując słowa w pieśni, którą śpiewamy, piosenki, którą śpiewamy: nikt nie ma sam tego, co mamy razem. Gdy każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. I to jest wszystko w tym temacie. Ale jest trzeci znak, który świadczy o tym, że jesteś przesiąknięty Duchem Świętym. Posłuchajmy. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Trzecim w tym tekście wymienionym znakiem nasączenia Duchem Świętym jest niezwykła ofiarność i troska wzajemna między wierzącymi. To jest znak przesączenia Duchem Świętym. Ofiarność i wzajemna troska jest znakiem przesączenia Duchem Świętym. Nie wiem, czy znacie tę historię, jak podczas nabożeństwa, nie wiem, czy to od Arka nie usłyszałem, pewien młody człowiek zastanawiał się w myślach: 10 złotych, 5, 20, 10, 5, to było tuż przed kolektą, walczył ze sobą w myślach. I pewna starsza siostra w kościele podeszła do niego, objęła go i powiedziała: nie martw się, ile masz dać Bogu. Mamy uczciwego Boga. Jeśli dasz Mu za dużo, na pewno Tobie odda. A drugą historię, którą słyszałem, pewnie ją też słyszeliście, jak pewnemu rolnikowi urodziły się dwa cielaczki, bliźniaki, takie ładne. Słyszeliście tę historię? I postanowił, że jednego cielaka, nie wyznaczając dzisiaj którego, ale jednego odda dla Pana, a drugiego dla siebie, żeby utrzymać rodzinę. I tak hodował je, karmił tak samo i któregoś dnia przychodzi do domu smutny, a żona się pyta: dlaczego dzisiaj taki przybity jesteś? A on odpowiedział: Pańskie ciele zdechło. Bez komentarza. Cechą człowieka ochrzczonego Duchem Świętym jest ofiarność i koncentracja na potrzebach innych bardziej niż na swoich własnych. Odkryłem to w swoim życiu, że jestem bardzo ubogacony wtedy, kiedy koncentruję się na potrzebach innych i zobaczyłem, jak to do mnie wraca. Przecież Biblia mówi wyraźnie: rozdawaj swój chleb w... A co się stanie? Znajdziesz go po jakimś czasie. Przeżyłem to wielokrotnie, mam masę świadectw w historii własnego życia. Kolejna rzecz, która była i jest świadectwem przesiąknięcia Duchem Świętym. Nie będę czytał, bo to jest długi fragment, ale słyszeliście o Ananiaszu i Safirze? Taki nurt w kościele, ananiaszyzm i safiryzm. Ten nurt, zaraz wam zilustruję, na czym on polega. Problem ananiaszyzmu i safiryzmu polega na tym, że zaczynam pozować na bardziej pobożnego niż jestem. Mówię: wszystko Tobie dziś oddaję,
kiedy tego nie robię, gdybym powiedział połowę tobie dziś oddaję i byłoby to faktem, jest to fair. Zilustruję wam moje zachowanie ananiaszowe. Któregoś pięknego dnia, będąc pastorem w Ciechanowie, modliłem się w mojej kaplicy w pokoju dla szkoły niedzielnej, a okna wychodziły na drogę, przez którą dochodziło się, przychodziło się do naszego budynku. Modliłem się bardzo gorąco, klęczałem przed moim Bogiem i po jakimś czasie zakończyłem moją modlitwę i zacząłem podnosić się z kolan i mój wzrok znalazł się na wysokości okna. Patrzę, ludzie z kościoła idą. Halleluja, Panie Jezu. I to jest taka postawa, gdybym skończył w tym momencie, kiedy naprawdę skończyłem, ale ja chciałem pociągnąć to dalej, nie ze względu na Boga, ale ze względu na tych ludzi, którzy nadchodzili, niech wiedzą, jaki jestem pobożny. Wiecie, kiedy zostałem wreszcie po 2 latach modlitwy różnych ludzi w różne sposoby i w kartoflisku, i w lesie, i w budynku, i na pożyczkę, czyli powtarzaj za mną to, co ja, moje języki, wszystkie metody mam przerobione. Kiedy wreszcie któregoś pięknego dnia zostałem ochrzczony Duchem Świętym i było spotkanie modlitewne, stanąłem obok osoby i zacząłem się modlić do jej ucha, Szadrach, Meszach, Abednego, Szadrach, Meszach, Abednego. I nie po to, żeby Pan Bóg usłyszał tę moją modlitwę, tylko żeby ta osoba zobaczyła, jak ja jestem bardzo duchowy. I wiecie, co się stało? Za 2 tygodnie zaplanowałem grzech i dzień za dniem konsekwentnie szedłem w jego realizacji i na szczęście, dzięki Bogu, zatrzymałem się przed faktem. Ale to mnie nauczyło, że namaszczenie od głupoty nie chroni. A jeśli w to nie wierzysz, poczytaj o Samsonie. Troska o świętość osobistą i świętość Kościoła jest świadectwem tego, że jesteś przesiąknięty Duchem Świętym. Wielki strach ogarnął cały zbór, gdy zobaczyli, co się stało z Ananiaszem i Safirą. A co to znaczy bać się Pana? Bać się Pana znaczy po prostu nienawidzieć zła. Mówi o tym przypowieści Salomona. Kościół powinien opierać się na prawdziwej szczerości, a nie na fałszywej pobożności. To jest prosta lekcja, bardzo prosta. Pamiętam inną historię. Kiedyś mieliśmy takie spotkanie modlitewne i ja sobie ułożyłem, wiecie, my mamy czasami swoje plany na spotkania, ja sobie ułożyłem, to było pod namiotem, misja pod namiotem i pomyślałem sobie tak, pierwszego dnia będziemy nauczali, co to jest Biblia, coś w tym rodzaju, drugiego dnia będziemy mówić o zbawieniu, bo będą niewierzący, a trzeciego dnia będę mówił o chrzcie w Duchu Świętym. No i gdy doszedł ten drugi dzień, miałem mówić o zbawieniu, przyszli sami wierzący. Więc sobie pomyślałem, no to dobrze, przerzucę temat o chrzcie w Duchu Świętym na to drugie spotkanie. Zaczęliśmy mówić o chrzcie w Duchu Świętym, no i doszło do modlitwy. Tak się modlimy, już jestem przy 4. osobie, modlę się i mówię, teraz Panie Boże, będę im musiał powiedzieć, że coś przeżyli, jak nic nie przeżyli, ale głośno się modlę w inny sposób, ale w myślach mówię w taki sposób, bo nic się w cudzysłowie nie dzieje. I mówię, Panie Boże, no teraz będę musiał im udowodnić, że coś przeżyli, jak nic nie przeżyli, ale głośno mówię coś innego. I w tym momencie, gdy zostałem, tylko to pomyślałem. Pierwsza osoba zaczęła krzyczeć, on tu jest, następna znowu, on tu jest, on tu jest. Patrzę na mojego przyjaciela, który kiedyś był alkoholikiem i to, co mu pozostało z tamtych czasów, to to, że mówiąc strasznie się jąka, potwornie się jąkał. I nagle słyszę, jak on pięknie, płynnie modli się do Boga. Podchodzę więc do niego, obejmuję go, zaczynam się razem z nim modlić i w tym momencie kobieta, która też została napełniona Duchem Świętym, spojrzała w naszą stronę i mówi, patrzy na nas dwóch i mówi, wyznaj grzech. Zamarłem. Ona znowu, wyznaj grzech! Zamarłem jeszcze bardziej. Ona, wyznaj grzech! Także ludzie wokół namiotu słyszeli. Stoję obok tego mojego kumpla, patrzę na tę kobietę i mówię, do mnie mówisz? A ona mówi, nie, do niego. O. O. Troska o świętość osobistą i o świętość Kościoła jest wyrazem przesiąknięcia Duchem Świętym. Kolejny, 5, już zbliżam się do końca, za chwilę ląduję. Posłuchajcie, schodziło się wielu przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Kolejnym znakiem życia przesiąkniętego Duchem Świętym jest manifestacja zwycięstwa nad siłami ciemności. Manifestacja zwycięstwa nad siłami ciemności.
Ktoś mi powiedział taką ilustrację, to chyba święty Augustyn wymyślił, że diabeł jest jak pies na łańcuchu. Ugryzie cię tylko wtedy, kiedy za blisko do niego podejdziesz. Zwycięstwo nad mocami ciemności to nie tylko uzdrowienie, nie tylko egzorcyzmy, chociaż także, ale to także nieuleganie pokusom. To często nasze wybory dokonywane wtedy, gdy nas nikt nie widzi. Bo ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest na świecie. Pamiętacie siedmiu synów arcykapłana Scewy? Próbowali manifestować zwycięstwo nad siłami ciemności, nie mając doświadczenia pełni Ducha Świętego, nawet spotkania z Jezusem. I co się stało? Dostali po twarzy. Mój pastor by powiedział, dostali po ryju. Bo tak się stało. Jeśli jesteś przesiąknięty Duchem Świętym, będziesz manifestował zwycięstwo nad siłami ciemności, bo ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest na świecie. A człowiek namaszczony żyje w świadomości mocy Bożej w nim, a tej prawdy Duch Święty nie znosi, bo ty i Duch Święty to wystarczająca większość. Szósta rzecz, która świadczy o tym, że jestem przesiąknięty Duchem Świętym. Historia Szczepana. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy. Dzieje apostolskie, 7 rozdział. Pamiętacie, w jakiej sytuacji Szczepan wypowiedział te słowa? Wypowiedział te słowa, kiedy kamienie już leciały w jego stronę. Kiedy otoczyło go mnóstwo złych ludzi, kiedy problemy piętrzyły się nad jego życiem i to w potężny sposób. I dla mnie to prowadzi do stwierdzenia, że człowiek przesączony Duchem Świętym w problemach ciągle jest skoncentrowany na Panu Jezusie Chrystusie, któremu nic pod kontroli się nie wymyka. Widziałem nie kamienie lecące na mnie, ale widzę Jezusa stojącego po prawicy Ojca. Co widzisz w problemach? Jezusa, który panuje nad sytuacją, czy problem, który cię zabija? Świadectwem człowieka przesądzonego Duchem Świętym jest to, że ciągle widzi zwycięskiego Jezusa. Jak ktoś powiedział, nie mów Panu Bogu, jak wielka jest góra, tylko powiedz górze, jak wielkiego masz Pana Boga. I wiem, że jest to łatwo mówić, kiedy nie przechodzi się przez problemy albo nie ma się jakichś większych problemów. Ale je mamy. Każdy z nas ma jakieś problemy. Pamiętam, gdy byłem małym chłopcem, chodziłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wracałem do domu znużony nauką i zobaczyłem, jak mama jedzie, pcha wózeczek z małym dzieckiem, z niemowlakiem. Byłem wtedy w pierwszej klasie podstawówki. Wiecie, co sobie pomyślałem? Takiemu to dobrze. On nie ma problemów. On nie ma problemów. Pamiętam sytuację, kiedy obudziłem się któregoś poranka i miałem coś, co nazywam społecznością narzekania. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi i w ogóle to już jest finał mojego życia. I wyszedłem na spacer taki przygnębiony, ale coś zaklikało w moim umyśle, żeby podjąć koncentrację nie na tym, co przeżywam teraz, ale na moim Bogu. Zacząłem uwielbiać Boga, wołać do Niego, wyznawać Boże Słowo. I tak szedłem sobie przez moją rodzinną wieś i spotykam mojego kumpla, który podchodzi do mnie i mówi: ty, co ty taki dzisiaj radosny jesteś? A ja mu powiedziałem: wiesz, bo uwielbiam Pana Jezusa. A on: wiedziałem, że mi tak odpowiesz. I ostatni znak. Posłuchajcie, ostatni znak jest niezwykły. I kamieniowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. I chcę wam powiedzieć, że wielkim znakiem przesiąknięcia Duchem Świętym jest ponadnaturalna zdolność do przebaczania. A mnie wystarczy nadepnąć na język. A do mnie się siostra źle uśmiechnęła. A pastor, jak już mówiliśmy dzisiaj, nie przywitał się ze mną, jak biegł na nabożeństwie, na nabożeństwo. Człowiek przepełniony Duchem Świętym ma niezwykłą zdolność przebaczania nie z siebie, ale z Ducha Świętego. Od kogo się Szczepan nauczył takiego,
takiej postawy. Czy ktoś wcześniej w historii wypowiedział takie słowa? Ojcze, nie policz im grzechu tego? Czy ja się mylę? Dlatego dzisiaj chcę zadać sobie i wam pytanie na podstawie tych 7 rzeczy, które przed chwilą mówiliśmy. Czy jestem przesiąknięty Duchem Świętym? Czy gdyby ktoś dzisiaj rozdzierał mnie, to barwa Ducha Świętego będzie widoczna ciągle? Ja wiele razy muszę powiedzieć nie. Jeżdżąc samochodem po Warszawie, gdy mnie te głupki wyprzedzają, zajeżdżają, to chyba baba prowadziła ten samochód. Ale się wleczę, niedouczone. A przecież to są drobne sytuacje. To nie są sytuacje, kiedy lecą na mnie kamienie z powodu Jezusa Chrystusa. To są codzienne, proste, życiowe. Czy jesteś więc przesiąknięty Duchem Świętym? Jeśli nie, to wołaj do Ojca. Tozer powiedział takie słowo. Nieskończony Bóg oddaje się cały wszystkim swoim dzieciom. Cały wszystkim swoim dzieciom. On nie dzieli siebie, żeby każde mogło dostać swoją część, tylko każdemu daje całego siebie, jakby nie było innych. Piękne zdanie. A w mojej Biblii jest napisane, Bóg udziela ducha bez miary. Piękne zdanie. Nie jestem dobry w tych wszystkich gadżetach, jak iPhone, iPady, chociaż powiem wam, trochę jestem gadżeciarz, ale nie jestem w tym dobry. Ale od chłopaków u mnie w kościele nauczyłem się czegoś, że każdy komputer ma system operacyjny. Zgoda? Tak dobrze mnie nauczyli? I dzięki temu systemowi operacyjnemu ja sobie mogę wgrywać różne aplikacje, które do tego, na tym systemie operacyjnym chodzą. Zgoda? Chcę wam tylko powiedzieć jedną rzecz. Duch Święty nie jest aplikacją wgraną na jakimś systemie operacyjnym. Powiedział to pewien kaznodzieja. Duch Święty jest systemem operacyjnym, na którym wgrywasz inne aplikacje. Panie Jezu, Ty udzielasz Ducha Świętego bez miary. Ty wypełniasz nas Duchem Świętym. Panie, Ty chcesz, żebyśmy byli Nim przesiąknięci w każdej sytuacji. To jest Twoje dzieło w nas. Twoje dzieło w nas. Bo przecież żaden z tych 7 znaków nie dzieje się dzięki naszemu wysiłkowi, ale dzięki temu, że Duch Święty jest w nas. Dziękuję Tobie, że Go dajesz bez miary. Przecież nawet w kontekście Ducha Świętego powiedziałeś, że każdy, kto prosi, otrzymuje. Ty sam powiedziałeś, o ileż bardziej, Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Duchu Święty, nie chcemy, żebyś był jedną z wielu aplikacji wgraną w nasze życie. Chcemy, żebyś był systemem operacyjnym całego naszego postępowania. Wszystkiego, kim jesteśmy. Wszystkiego, czego pragniemy. O to Ciebie prosimy, Panie. Amen. Mam jeszcze minutę i 54 sekundy, dwie historie na zakończenie. Gdy byłem małym chłopcem, pojechałem z moim tatą motorem na przejażdżkę. I dzień zbliżał się już ku końcowi i pamiętam, co się stało. Popsuł się motor w lesie. I pamiętam, co pomyślałem jako mały chłopiec. Wiecie, co pomyślałem? I tak dojedziemy do domu, bo mój tatuś jest ze mną. To teraz posłuchajcie drugiej historii. W krajach arabskich był taki przewodnik po pustyni, który słynął z tego, że nigdy w swojej historii nie stracił ani jednego turysty, z którym wyruszał na pustynię. Mogły być burze piaskowe, mogły być wiatry różnego rodzaju, mogły być różne niebezpieczeństwa. On zawsze z tymi, którymi wychodził, wracał do tego punktu, do którego miał dotrzeć. I zadano mu pytanie, w czym tkwi twoja tajemnica? A on wyjawił mi tajemnicę. Powiedział, że gdy już wszystko się tak skłębi, gdy jest burza piaskowa, nie widać drogi. On ma zawsze ze sobą gołębia, do którego nóżki ma przywiązaną żyłkę. Puszcza go i potem ten gołąbek go ciągnie i mówi, on zawsze prowadzi mnie do domu. Przywiąż swoje życie do Ducha Świętego. I kiedy fale mórz otoczą cię, z nim wzniesiesz się i dotrzesz do celu. Bo tylko życie przywiązane do Ducha Świętego jest życiem, które jest celowym,
i zdąży do tego punktu, do którego Bóg nas wszystkich powołał. Amen.